W ostatnim odcinku rozmawialiśmy trochę o tym, jak zacząć, jak się przymierzać w ogóle do gry na akordeonie, na co zwrócić uwagę. Powiedziałem pokrótce, jakie akordeony lepiej kupić, na co zwrócić uwagę, dlaczego taki, a nie inny itd., itd. Wspomniałem też o tym, że w następnym odcinku będzie krótko o nutach. No i właśnie dlatego ten krótki odcinek będzie na temat nut, to znaczy z jakich ja nut się uczyłem grać. To było jakieś 30 lat temu. No i też pomyślcie, czy te nuty są w ogóle dostępne 30 lat temu. Zrobiłem taki mały research na internecie. Wszedłem tylko w Allegro. Wpisałem nazwę tych nut, tego elementarza, z tego się uczyłem. I byłem zaskoczony, bo jest w nowej szacie graficznej. Te same nuty możecie kupić za 35 zł. Myślę, że to nie są jakieś duże pieniądze. No dobrze, więc przechodzimy do tego tematu, o którym mówiłem, czyli jakie nuty są fajne, z których ja się uczyłem, dlaczego je polecam. Mam. Zaraz wam pokażę tytuł. Możecie sobie zrobić ksero, zdjęcie, cokolwiek, jeżeli. W każdym bądź razie, jeśli nie wiecie, jakie kupić nuty, zacznijcie od tego. To są te nuty. Bardzo możliwe, że jeżeli będziecie chodzić do ogniska muzycznego, do szkoły muzycznej, to i tak nauczyciel wam poleci te nuty, dlatego że no, są sprawdzone, to jest tysiące ludzi uczyło się na tym elementarzu. Dlaczego one są fajne? Dlatego, że są bardzo proste piosenki, ale piosenki, które znacie, które na pewno już słyszeliście. Pokażę wam tylko jedną piosenkę. To jest piosenka, o której w kółko mówię i mówię, dlatego, że uważam, że jest to najłatwiejsza piosenka, żeby nauczyć się grać na akordeonie. Znajdziecie to między innymi tą piosenkę. Bardzo prosta piosenka, możecie się nauczyć z wcześniejszego odcinku, w którym mówiłem, jak ją zagrać. Jeśli znacie nuty, to możecie sobie po prostu otworzyć i gracie. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o ten elementarz. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście dajcie mi znać. Do zobaczenia.